eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Christe, usłysz nas, Christe, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Święta Faustyno, módl się za nami. Od dziecka posłuszna Bożym pouczeniom, módl się za nami. Przez głos Boga skierowana na drogę życia zakonnego, módl się za nami. Oczyszczona w ogniu niezwykłych prób i doświadczeń, módl się za nami. Bliska sercu Matki Bożej Bolesnej, módl się za nami. Obdarzona udziałem w kielichu męki Jezusa, módl się za nami. Wybranko Chrystusa miłosiernego, módl się za nami. Wzorze ufności pokładanej w Bożym miłosierdziu, módl się za nami. Sekretarko Jezusa, przez swój dzienniczek ubogacająca cały Kościół, módl się za nami. Głosicielko najwspanialszego i największego przymiotu Boga, módl się za nami. Wskazująca drogę uczniom Jezusa przez swoje czyny, słowa i modlitwę, módl się za nami. Ofiaro całopalna za nawrócenie grzeszników, módl się za nami. Apostołko konający, módl się za nami. Mężna w walkach z szatanem o duszę, módl się za nami. Pokorną i ufną modlitwą oddalająca od ziemi Boże kary, módl się za nami. Pomożycielko uginających się pod brzemieniem krzyża, módl się za nami. Przewodniczko powołanych do życia konsekrowanego, módl się za nami. Nauczycielko kierowników duchownych, módl się za nami.
nasza orędowniczko przed tronem Boga, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Faustyno, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty sam pouczyłeś świętą Faustynę o nieskończonym miłosierdziu Boga oraz o sposobach obfitego czerpania z tego źródła świętości i zbawienia. Ty ukazałeś również w jej życiu apostołom wszystkich czasów wzór godny naśladowania. Spraw za jej wstawiennictwem, byśmy nie tylko sami nie upadali pod ciężarem codziennego krzyża, lecz czynili wszystko, co możliwe dla ratowania upadających, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.